internet w Polsce. Sytuacja jest taka, że wypowiada się już nawet sam twórca Wikipedii, że jest zagrożenie przez dyrektywę. Wypowiada się już Snowden, który dał amerykańskie dokumenty upubliczniał. Wypowiadają się platformy jak Wikipedia niemiecka, były wyciemnienia z których stron 21, aby zwrócić uwagę na ten problem. Dzisiaj protestujemy 26 o 12. Jeżeli nic nie zostanie zmienione, będzie głosowanie, które będzie decydowało, czy mamy filtry, które nas cenzurują i czy będziemy mogli, czy jednak będziemy mogli nadal się dzielić informacjami bez żadnych przeszkód i tak jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni. W tym momencie proponowałbym, abyśmy dalej przeszli naszym marszem w stronę bramy podgloriańskiej, abyśmy się tego zgrupowali, żeby to przeszło ładnie. Ruszymy z przodu banerem, pan z policji nas poprowadzi, aby się udamy pokojowo zademonstrować, że sprzeciwiamy się cenzurze wprowadzanej przez Unię Europejską. Prawdopodobnie podczas głosowania 26. Ruszamy teraz z naszą demonstracją przeciwko cenzurze internetu, którą chce wprowadzić Unia. Chodzi o artykuł 14 i artykuł 15. Unia Europejska.